Witam ponownie Adrian Stankowski, to jest wieczór z republiką. Są z nami publicyści Miłosz Lodowski i Łukasz Brodzik. Witam serdecznie panów. Witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. No właśnie, chciałem zacząć rozmowę naszą od tego od, od tematu, którym skończyłem rozmowę z profesorem Grochmalskim, mianowicie od zboża, od żywności, ale żywności z Rosji. Bo jakoś wszyscy zapomnieli, że ta Rosja produkuje tak mniej więcej trzy razy tyle. Żywności samego zboża, niż Ukraina, a wszyscy mówią, że to ukraińskie zboże zalewa Europę. No, tymczasem dla Putina to jest chyba idealny instrument do destabilizowania sytuacji także politycznej w całej Europie. No, nie ma żadnego embarga. Jeden, jedyny kraj Unii Europejskiej, Łotwa malutka, postawił nie dla, dla rosyjskiej żywności. Nałożył po prostu embargo. Miłosz Lodowski. No, Drodzy Państwo, tam się zdarzyły jeszcze większe rzeczy, jeśli ktoś uważnie obserwował przebieg wojny, bo na początku zaatakowano Arki tak zwane, położone na Ukrainie. Trzeba pamiętać, że, że no a właśnie na Ukrainie były zlokalizowane takie specjalne przetrwalniki na wypadek rozmaitych kataklizmów, e, czy, czy właśnie strasznych zdarzeń, w których przechowywano nasiona e, wyjątkowych zbóż. I, I to Rosjanie przejęli. Poza tym przejęli jeszcze niemałe transporty, żeby nie powiedzieć całe zapasy zboża na tej części Ukrainy którą szturmowali więc można powiedzieć że wzbogacili się w dwójnasów z jednej strony oczywiście eksportują własne zboże a z drugiej strony powiedziałbym poza Boże. <laughs> tak no, czyli zboże, ukradli które, po prostu które ukradli dokładnie i są są paserami i, i sprzedają zboże które do nich nie należy i też zalewają rynki bo to też o tym trzeba wspomnieć że rynki tradycyjnie na których była Ukraina i, jego, i jej zboże obecne, czyli właśnie Egipt, kraje afrykańskie, czy kraje, powiedziałbym, związane właśnie z, z e, islamem w tej części Morza Śródziemnego, szczególnie i, i troszeczkę na, na południe od niego, to tam też te rynki były bardzo silnie obsadzone właśnie przez, przez możliwość sprzedaży przez Ukraińców, i one też zostały zajęte w czasie wojny przez. Przez sprzedawców z kolei z Rosji. Także, także ta blokada Morza Czarnego, która okazała się być dosyć, powiedziałbym, trudną dla samej Ukrainy, okazała być się łatwą do przekroczenia przez zboże z kolei rosyjskie. Także tutaj się dzieje bardzo wiele. Ale dlaczego tak jest, że w Unii Europejskiej, w Europie czy w NATO w ogóle nikt nie zwraca uwagi na, na, na problem no, de, używania te, te, te zboża, ale też oczywiście innych, innej żywności do, jako broni? No, przecież Putin nie ma żadnego embarga w Unii Europejskiej, w związku z tym Putin może dowolną ilość tutaj wprowadzać żywności, zupełnie nie przejmując się protestami rolników na granicy. Polsko-Ukraińskiej, pan redaktor Łukasz Brodzik. Może dodajmy do tego, że jak podaje Instytut Studiów Ośrodek Studiów Wschodnich, te przychody rosyjskie z żywności to jest około 10% budżetu, więc to też jest dla samej Rosji duży wolumen, a do grona głównych unijnych importerów rosyjskiej produkcji rolno spożywczej należały w 2023 roku Łotwa, Holandia, Hiszpania i Niemcy wartość dostaw do każdego z tych państw przekracza 300 milionów euro. Więc są Państwa zainteresowane eksportem tego zboża rosyjskiego. Co ciekawe, po wybuchu wojny to zboże było, czy, czy te produkty rolne były trochę tańsze, więc z Rosji zaczęto eksportować, jeżeli chodzi o nie sam wolumen ilościowy, ale ten finansowy, więcej po rozpoczęciu wojny. Więc tu w zależności tego, by mieć dla swoich mieszkańców żywność odpowiednio tanią, taką, żeby jakieś protesty i wybuchy społeczne nie następowały. Jest bardzo duża i myślę, że to jest takim, to ma takie znaczenie. Putin o tym wie. Czyli jeżeli by pogorszyły się warunki bytowania zachodnim europejskim społeczeństwom, czy także na świecie, prawda, w tych krajach biedniejszych, no to z jednej strony w Europie Zachodniej powstały pewnego rodzaju niepokoje społeczne, bunty, rozruby, które także mogłyby być inspirowane przez Rosję. A z drugiej strony, jakaś fala migracji yy, z tytułu tego, że w moim kraju żyje. To z się źle. przyczyny niedoboru yy, żywności i zboża, tak ale tymczasem w całej Europie są protesty, no nie nazwę ich rozrubami, ale yy, 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 są protesty yy, yy, rolników z powodu. Nadmiaru zboża, a przecież. Czyli to przykręcanie kurka i odkręcanie kurka jest swoistym takim, my pamiętamy to jeśli chodzi o gaz, ale Putin stosuje to w każdym surowcu, o którym Pan wspomniał. No właśnie, miło a, a, a jaką to rodzi sytuację polityczną? Bo ja zupełnie nie słyszę, żeby politycy w, w, w zachodniej Europie w ogóle się odnosili do, te, do takiego tematu. A za to mówią dużo takich twardych, tam teraz brzmi, twardo brzmiących oświadczeń, że tu będziemy wysyłać wojsko na Ukrainę. O co to chodzi? Panie doktorze, ja ciekaw jestem, czy ktoś zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę, to znaczy mówi się dość powszechnie, że pan Putin i jego otoczenie przekształciło całą gospodarkę rosyjską i wrzuciło ją w tryby tak zwanej gospodarki wojennej. W związku z czym no, zwiększa się produkcja wojenna. Ciekaw jestem, kto dostarcza produktów doszczególnie tej zaawansowanej bardziej broni. Bo może się okazać, jeśli ktoś pamięta jeszcze świętej pamięci pana Guzowatego, to on opracował taki oto mechanizm, że za polską żywność sprzedawano do, sprzedawaną do Rosji następował pewnego rodzaju barter. W działaniach chyba gazowych wtedy. No to być może jest tak, że warto pójść tropem tego taniego zboża z Rosji i zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś tam przez Azerbejdżan idą na przykład czipy z Francji albo jakieś elementy znowu od Thalesa. Jak to Ale Francja właśnie imparcji. chce wysyłać lotniskowiec na, na Morze Czarne, co oczywiście, jak nam powiedział zresztą przed chwilą profesor Grochmalski, jest mało realne, bo tam trzeba cieśniny tureckie trzeba prze... przepłynąć. koło Turcji no, po prostu. <laughs> A to jest, to jest dosyć duży problem, bo, bo Erdogan, no powiedziałbym, twardo stawia warunki w tamtym regionie, uważa, że nic bez niego obyć się nie może, a to on decyduje, kto, kto może przepłynąć przez cieśliny tuż koło no, przepraszam, Stambułu. Także także tutaj się dziać mogą bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, i ja się zastanawiam, czemu po prostu nikt nie patrzy właśnie na to, skąd Rosjanie mają nagle. Nagle zasoby, które pozwalają odbudowywać tą gospodar gospodarkę wojenną, odbudowywać zdolności strategiczne, szczególnie w tym aspekcie, bo omówmy się ze zboża, tego się nie czyni, a Rosja nie posiada własnych chipów. Ostatni chip, który próbowali. Sami wytworzyć we własnym zakresie okazał się być Ważył dwa kilo pewnie <noise> <noise> skończoną kompromitacją. Także, także to, są, to są bardzo ciekawe rzeczy, i, i to jest tak, że, że niekoniecznie tylko Chińczycy dostarczają, zwłaszcza że widzieliśmy niejednokrotnie, że znakomite wyposażenie wierz czołgów rosyjskich no, było zbudowane albo przez Niemców, albo właśnie przez Francuzów. I, i, I być może warto się zastanowić, czy przypadkiem tutaj jakieś tajne kanały przesyłowe nie są budowane właśnie za pomocą państw trzecich, które tego typu taktyka jest jest budowana przez Gruzję, na przykład na początku tego konfliktu militarnego. Bardzo wiele elementów płynęło, potem właśnie przez Azerbejdżan, potem też przez Turkmenistan. No to są bardzo, bardzo interesujące rzeczy i zastanawiam się, czemu nikt wokół tego nie grzebie, bo to nie jest przypadek według mnie, że, że obłożono embargo wszystkie rosyjskie produkty, które teoretycznie są zauważane w przestrzeni publicznej, czyli przede wszystkim właśnie kopaliny. Natomiast o tej żywności jakby dziwnie zapomniano, no, nie jest tak, że deficyt żywności panuje w Europie, więc jeśli ktoś zostawił ten kanał, to na pewno nie przypadkowo. Pan redaktor Łukasz Brodzik, panie redaktorze, no to jest tak, że no te elity europejskie mają takie oczy szeroko zamknięte, jak to tytuł filmu zresztą całkiem dobrego mówił. A z drugiej strony. No, te, te elity nie robią nic, żeby rozwiązać problem z rolnikami, który no, widzimy um, na, na, w całej Europie, co skutkuje też i napięciami między Polski, polskimi rolnikami a, a Ukrainą, tak? Bo no, nie, nieuchronnymi napięciami. Działania, które stosują te elity europejskie można by nazwać właśnie próbą rozwiązania problemu rolników poprzez. Zlikwidowanie rolnictwa, tutaj no takie jakieś ostateczne rozwiązanie. Tak. Ostatne... No rozwiązanie. tak, o, no, to, to. Nam się to kojarzy, no, nie miło, ale jak tak patrzymy na te próby, na to, jak rolnicy protestują, że to są e, sceny. E, ja powiem szczerze, nie spodziewałem się. Ostatnie takie sceny, które oglądaliśmy, to były właśnie na, przez, na przedmieściach Paryża, e, we francuskich miastach, kiedy to buntowali się imigranci, e, czy ta migrancka młodzież paliły samochody. Tego typu rzeczy, tylko to było zupełnie zgoła inne powody i zupełnie inne inne także podłoże. Pytanie czy nie inspirowane. Natomiast tutaj rolnicy zdesperowani, oblewający gnojówką instytucje unijne urzędy po prostu te takie najważniejsze już z policjantami, policjanci uciekający przed traktorami, no to są sceny, przyznam się szczerze, z jednej strony zdesperowane, a z drugiej strony pokazujące, że te elity zupełnie nie nie przejmują się, tak? Bo wydaje mi się, że jakby ktoś był oblany gnojówką, to by chyba jednak zrozumiał, że coś tu jest nie tak. Ale oni się tym zupełnie nie przejmują. No, mi w twarz, oni mówią, że deszcz pada. I myślę, że to ci, którzy komentują te sprawy, jasno wskazują, że przecież Unia Europejska Zawierając z jednej strony umowy z tym Mercosurem czy z innymi krajami ściągający to zboże z inne produkty, nie podlegające tak dużym restrykcjom jak w Unii Europejskiej, a jednocześnie za no przecież, Donald Tusk ostatnio mówił, że no dobrze, dobrze, problem rozwiążemy, zapłacimy wam więcej. Za to, że co, że nie będziecie produkować, za to, że nie że będziecie ugorować, za to, że za co oni jeszcze zapłacą, jakie dopłaty jeszcze dadzą. Żebyśmy co jeszcze nie mieli robić. No przecież rolnik chce produkować. To idzie w stronę chyba tej likwidacji, bo ja nie, nie, nie widzę innego, że tak powiem, skutku tego wszystkiego. Miło ja ja jaki jest ja, pomysł? Ja myślę, na... że, ja, ja myślę, że ktoś się zakochał w tym modelu, który zapanował na Ukrainie i, i po prostu. Yy, Roi sobie tego typu sytuację, że, że zakredytowani po uszy rolnicy, bo tak jest w przypadku, w którym muszą sprzedać, właśnie pod kredyt, na rozmaite środki pędne, chociażby, czy, czy środki produkcji swoje płody. O, zobaczcie Oni Państwo zak... na, na, na ten transparent, na, 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 na traktorze, to w Brukseli tak. są. Są obrazki, słowa Europa do góry. Do góry. Do góry Myślę, że to dobry ta. symbol tego, co się dzieje w tej no chwili. Więc, więc wracając, może być tak, że po prostu zakredytowani po uszy rolnicy są łatwym, łatwym celem dla wielkich, ponadnarodowych korporacji, które po prostu chcą przejąć ich, ich ziemię pod, pod, pod zastaw I, i skończy się to tym, że tu mają powstać jakieś gigantyczne megakorpy żywieniowe. O ile mają w ogóle tak powstać, jak na Ukrainie tam, są tam wielkości tak, polskich powiatów modelu, dokładnie tak. A z drugiej strony, oczywiście jest tak, że dwóch naczelnych rozgrywających Unię Europejską, czyli Francuzi i Niemcy, mają znaczne zasoby e, gdzieś tam składowane, nie wiedzą co z nimi robić. Chociażby w AGD, czy, czy, czy chociażby w, w automotywie, czyli wszystko co jest związane z motoryzacją i chętnie by to wypchnęły gdziekolwiek. No, Mercosur akurat ma nieograniczone potrzeby w obu tych materiach i w związku z Tylko tym znaczy zapłacić oprócz kotletu.cz może płacić, to są tak naprawdę płody rolne. To może być tak, że tutaj jest taki pomysł, że tak jak Niemcy sobie roiły, że będą wielkim dystrybutorem rosyjskiego gazu i, i ropy i innych elementów, bo też wodoru, Związanych z kopalinami, tak teraz sobie wymyślili, że będą tutaj naczelnym rozdzielaczem wszystkiego, co się wiąże z żywieniem i oni będą zbierali z tego premię, a wszyscy inni będą musieli to jeść. No i, i tutaj nagle dochodzimy do ściany, bo, bo okazuje się, że tak naprawdę to jest początek całego procesu według mnie. Ja myślę, że Unia Europejska, ani kraje Unii Europejskiej, ani rządy Unii Europejskiej, które są zaangażowane w ten cały proces, wcale tak nie ustąpią rolnikom. Bo to jest dopiero początek pewnej, pewnej rzeczywistości. Jak ktoś pamięta, jak się zaczynała rewolucja sowiecka, to właśnie na samym początku odkłaczano, a potem też ziemian, że tak powiem, usuwano z, właśnie z tego, żeby mogli zajmować się produkcją rolną. Potem zajęto się kupcami, a potem oczywiście posiadaczami również w miastach, po to, żeby nikt nie miał własności. Taki był to pomysł. No ja myślę, że ten model jest właśnie rozgrywany na naszych uczach, po to, żeby zmienić stan własności na właśnie przeniesienie własności na wielkie ponadnarodowe megakorporacje, które, które myślę, że, że z miłą chęcią z jednej strony przytulą każdą możliwą własność, bo mają nadmiary kapitałowe, a z drugiej strony stadzie na znakomicie strumieniowany lobbying, i myślę, że, że afera, którą obserwowaliśmy z jedną z pań, eurokomisarz, która nie, nie, nie zyskała pewnego ukonkretnienia w postaci jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś podsumowania sądowego, bo jak pamiętamy, troszeczkę ją zamieciono pod dywan, to była tak naprawdę próba ukrycia znacznie szerszych problemów, które są związane właśnie z międzynarodowym lobbyingiem również ze strony wielkich korporacji. Ja myślę, że to jest jeszcze drugą część, o której moglibyśmy długo dyskutować, to jest ten ideologiczny. Nakaz usunięcia tych niedobrych rolników, bo to rolnicy wszędzie na świecie to jest taka, wiecie Państwo, wraża konserwa, która to jest tam nie lasa, wyborzy... średnia, więc Tak, do, do kościoła tam, chodzi i w ogóle tak to... twardo po ziemi stąpa, ale o tym już następnym razem, bo, yy, bo właśnie, bo już czas nasz minął. Miłosz Lodowski i Łukasz brodzi publicyści, bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za interesującą rozmowę a państwu dziękuję za czas spędzony dzisiaj w wieczorze z republiką tuż za już za chwilę serwis informacyjny